impro to jest sztos, nie? To jest, wiesz, to jest największa, najwyższa forma sztuki, no. Rozumiesz? Nie ma nic lepszego niż impro, nie? Co improwizacja zmieniła w moim życiu? Wszystko. Poznałam, czym jest świat, jaka ja jestem. To było od zawsze. Potrzeba zabawy, imprezy, kontaktu z ludźmi. To mogła być tylko improwizacja. Cześć. Tu Golf Trójka. Dla nas impro to zabawa, śmiech, uśmiechy, ludzie, brak problemów, wstydu, planu i wszystko. And scene! Improwizacja jest dla mnie wolnością i jest dla mnie wspaniałym czasem łączenia ludzi, poznawania nowych technik, nowych wrażeń, nowych emocji. For me it's like a gym, because you get to try out things emotionally, physically, pretty much everything to be human. Impro to umiejętność mówienia o własnych uczuciach. To umiejętność współżycia z innymi. Improwizacja to dla nas bliskość, przyjaźń, wolność, miłość, luz, zabawa, spontaniczność, energia, flow, bycie tu i teraz, tak. Połączenie, świadomość, no i generalnie wszystko można. Wyrażanie siebie. Impro to zaufanie, otwieranie się na ludzi, drożdżówka, współpraca. Impro to odwaga tworzenia. Więc improwizacja otacza nas na każdym kroku. Improwizacja to cudo i ogromna frajda. Impro to jest narzędzie do poznawania siebie, swojej wyobraźni, eksplorowania jej, swojej mocy twórczej oraz jednocześnie doświadczania jej u innych osób. Autentyczność i naturalność. Impro to też spontaniczność i bycie tu i teraz. Nie wiadomo, jaka będzie przestrzeń, w jakich emocjach będziemy dialogować, co wniesie partner. Wszystko, co może ci się przydarzyć przypadkowo, to może zdarzyć się na scenie w improwizacji. Impro to sztuka opowiadania historii. Opowiadania w sposób improwizowany, spontaniczny, tu i teraz.